25 września wspominamy błogosławionego Jana Eliasza Medinę, prezbitera i męczennika. Juan urodził się 16 grudnia 1902 roku w Castro del Rio w południowej Hiszpanii. Święcenie kapłańskie przyjął 1 lipca 1926 roku. Wkrótce został proboszczem w rodzinnym mieście. Ofiarnie pracował tam przez 10 lat. Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii został uwięziony 22 lipca 1936 roku. W więzieniu pocieszał i wspierał duchowo współwięźniów. Jeszcze przed śmiercią napisał list do swojej matki, w którym m.in. zapewniał, że spokojnie przyjął wyrok śmierci i prosi, by także w pokoju przyjęła tę decyzję i jeszcze raz ofiarowała go Bogu. Prosił ją, by spowiadała się często i szczerze. Prosił też o modlitwę za siebie. O nią także prosił też znajomych i swoje rodzeństwo. Życzył im, by byli dobrzy. Na koniec wyraził ufność, że spotkają się w niebie. Rano 25 września 1936 roku został wyprowadzony z więzienia wraz z 14 towarzyszami i zabity przy bramie cmentarza. Przed śmiercią zawołał: „Niech żyje Chrystus Król”, i głośno wybaczył swoim zabójcom. Miał 33 lata. Jan Eliasz został błogosławiony 16 października 2021 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Jan Eliasz aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.